Halo! Dziś znów będzie powiedzonko. Takie myślę dość przyjemne i wprowadzi troszkę urozmaicenia do naszego życia, ponieważ dotąd, jak sądzę, odpowiadaliście na pytanie wie geht's, na przykład dank gut, co oczywiście nie jest wcale złe, ale myślę dość oklepane. I możemy posłużyć się takim powiedzonkiem i powiedzieć alles im grünen Bereich. Bo dosłownie takie powiedzonko w całości brzmi na przykład alles liegt im grünen Bereich, ale możemy to skrócić do alles im grünen Bereich, czyli wszystko w obszarze zielonym dosłownie, co oznacza, że wszystko w normie, wszystko AK, wszystko w porządku. Czyli jeśli ktoś zapyta Was, na wie geht's? Alles im grünen Bereich. Można by tak odpowiedzieć. I dobrze, wszystko w zielonym obszarze. No dobra, ale właściwie dlaczego mówi się, że wszystko jest w zielonym obszarze? Czyżby ktoś był na polu zielonym? Nie, to chyba jednak nie to. Nie, nie, to się wzięło stąd, że ogólnie na przykład przy różnych urządzeniach, na przykład sygnalizacja świetlna i tak dalej, zielone światło sygnalizuje, że jest w porządku, że jest ok, że można coś robić, że wszystko funkcjonuje w porządku, czyli na przykład jeżeli mamy zieloną lampkę przy sygnalizacji świetlnej, to znaczy ok, możesz jechać, na przykład przy jakiejś maszynie zielone światło też oznacza, że jest w porządku, można pracować, że urządzenie na przykład działa, natomiast jeśli jest jakaś awaria, to wtedy zazwyczaj się wyświetla jakiś komunikat i mamy czerwoną lampkę. Dlatego jeśli wszystko jest w porządku, mówimy alles im grünen Bereich. Ja, czyli wie geht's, alles im grünen Bereich. Tschüss, macht's gut.